Łódzkie. Na plaży znaleziono ciało mężczyzny Zalew Cieszanowicki. Na plaży znaleziono ciało 66-latka. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 66-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono na plaży Zalewu Cieszanowickiego w województwie łódzkim. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, 66-latek utonął po tym, jak wcześniej spożywał z kolegą alkohol. Rzeczniczka piotrkowskiej policji aspirant Izabela Gajewska poinformowała, że pod nadzorem prokuratury trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w środę na brzegu zbiornika retencyjnego Cieszanowice w powiecie piotrkowskim łódzkie. Dyżurny policji z Piotrkowa Trybunalskiego otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w zbiorniku w Mierzynie doszło do utonięcia mężczyzny, przekazała Gajewska. 66-latek wraz z dwoma kolegami wybrali się nad Zalew Cieszanowicki. Dwóch z nich weszło do wody, aby popływać. Po chwili kompan wyciągnął na brzeg 66-latka, który wcześniej zniknął pod wodą, relacjonowała. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wcześniej mężczyźni spożywali alkohol, poinformowała aspirant Gajewska.